Już spotkanie rozpoczęte. Akcja przenosi się z jednej strony na drugie. Już zawodnicy pokazują się do mnie. Nie wychodził żaden. Drużyna w białej koszulce z czarnymi i czerwonymi dodatkami to drużyna Józef Osła. I cóż Państwo tutaj możemy zaobserwować? Numer 1 Kuba Batkiewicz, numer 2 Dawid Szak, numer 3 Maciej Sokołowski, 4 Igor Grykowski, jak pomyliłem to niestety i wyraźnie jest napisane. Numer 5 Michał Lenar, numer 6 Kuba Wróblewski, 7 Julia Mauter, numer 8 Jaś Martel, numer 9 Olek Piecyk i numer 10 Olek Strzałek. I drużyna Kupika Warszawa. Bramkarz. Nie. Michał Bączkowski. Gramy. Numer 19 Maciej Wyszewski. Tak. Numer 6 Arkadiusz Radziszewski. Numer 14 Kacper Wróbel. Numer 22 Bartosz Kacperski. Nie, przyjedziesz, musisz przyjechać. Numer 16 Grzegorz Bielek. Numer 17 Daniel Białecki. Dobra. Numer 8 Mikołaj Konawski i numer 7 Rafał Tuciński. Proszę Państwa, przed nami jeszcze 7 minut spotkania. Wynik bezbramkowy. Jest
wyprowadza kontrata. Tylko tutaj trzeba jeszcze troszeczkę siły, jeszcze troszeczkę mocy. Przed nami niecałe 5 minut. Radka Szymon ze Wrocławia prowadzi piłkę ręką. Ale czeka na zawodniku, że mu się pokazało. No niestety. No niestety podał zawodnikowi drużyny przeciwnej. I ponownie, proszę Państwa, Bramkarz podał piłkę zawodnikowi drużyny przeciwnej. I zawiera się akcja. Akcja na własne życzenie. Traci bramkę, Putnik, 1-0 na drugi raz. Bramka nieustana. Proszę Państwa, z naszego punktu widzenia bramka była, ale sędzia mówi, że było z tyłu. Bramki nie było. Chyba zaczynamy od bramki. Piłka od bramki, bramka wstawia grę, bramki nie ma. Wynik 0-0. Jak to Państwu powiedzieć? Nic się nie stało. No nie pozwólcie, zablokujcie bramkę! Na gwizdek. Sędzia mówi, że grały na gwizdek. Już mur się postawił. Sędzia ustawia mur. Bramka stanął za murem. Podniósł ręce wysoko do góry. A to chyba... I no niestety piłka w murze. Jeszcze nie ma bramki, ale tutaj proszę Państwa ta bramka wisi w powietrzu. Chociaż nie, Julka przez chwilę przy piłce. Podpisał się bramkarz. I piłka całkiem wprowadzona przez drużynę Putnika. I bramkarz ma piłkę w rękach. I teraz mocno do przodu, ale pokazać się muszą zawodnicy. Duże emocje, proszę Państwa, przed nami jeszcze tylko 2 minuty. Wynik spotkania 0-0. Proszę zmienić na tablicy świetnej wynik. No ta bramka chyba zaczarowana jest, proszę Państwa. Proszę Państwa, bramkarz będzie wykonywał rzut rożny do własnej bramki. No nie, bramkarz jest tak zajmie pozycję bramce, tak? A tu podbiegnie zawodnik Kutnika. Ustawi piłkę troszeczkę do tyłu jeszcze piłeczkę. Tak, i teraz nogą, najlepiej prawą, wkręci piłkę w szafę. I tak się stało, jak mówiłem, proszę Państwa, to zabrakło troszeczkę precyzji. Ale tutaj ma jeszcze szansę i piłka na drugą stronę. Piłka na drugie skrzydło, przed nami jeszcze minuta meczu. Ale teraz Józef Wosław powinien wyprowadzić kontratak. Bowiem drużyna Kutnika skupiła się za bardzo pod bramką Józef Wosławia. Proszę Państwa, minuta do końca, a tu nic się nie stało. Ale tutaj też na Kutnika już czujnie grają. Takie granie może jeszcze nam przynieść pomysł bramkową. I proszę, auta, proszę Józef Wosławia. Ostatnie 15 sekund. Krótkie zagranie, wycofanie do przodu. Przed nami 2 sekundy spotkania, czyli można powiedzieć,